Patrząc na współczesny świat, trudno nie dostrzec wielu niepokojących zjawisk, które budzą niedowierzanie wśród największych nawet autorytetów. Jeśli jednak spojrzeć na owe procesy całościowo, okaże się, że są one ze sobą powiązane. Szkopuł w tym, iż naukowcy analizują je w oderwaniu od siebie. Jedni skupiają się na zmianach klimatycznych, inni na energii, kolejni na żywności, następni na gospodarce, a jeszcze inni na terroryzmie i polityce zagranicznej. Tymczasem wszystkie te bolączki należy traktować kompleksowo. Wtedy ujrzymy je z zupełnie innej perspektywy. Zrozumiemy, że część pesymistycznych prognoz może okazać się trafna. Z globalnego punktu widzenia cywilizacji uprzemysłowionej nie da się utrzymać, a liczne kryzysy tylko potwierdzają tę tezę. W swej obecnej formie cywilizacja nie przetrwa XXI wieku. Kryzys cywilizacji. Nazywam się Nafez Mossadegh Ahmed. Jestem analitykiem bezpieczeństwa międzynarodowego. Kieruję jednym z londyńskich ośrodków badań i analiz. Specjalizuję się w badaniach konfliktów zbrojnych. Publikuję książki na temat terroryzmu i imperializmu. Przy okazji zbierania materiałów przyjrzałem się zmianie klimatu, wydobyciu ropy, produkcji żywności oraz kryzysowi gospodarczemu. Zbadałem, jak czynniki te wpływają na siebie nawzajem i przyczyniają się do wybuchu nowych konfliktów. Próbowałem zgłębić naturę każdego z tych zagrożeń, wyciągnąć wnioski z debat ekspertów. Na czym polega zmiana klimatu i czy naprawdę zachodzi? Co oznacza kurczenie się zasobów ropy? A może tylko wmawia się nam te problemy? Starałem się oddzielić fakty od pogłosek. Wzrok jest najważniejszym z naszych zmysłów. Jednak by widzieć, musimy ćwiczyć. Analizując poszczególne kryzysy, oglądamy je niezależnie od siebie. Nie traktujemy ich jak elementów bardziej skomplikowanej układanki. Naukowcy zajmujący się ociepleniem klimatu badają ten problem wyłącznie w kategoriach degradacji środowiska naturalnego. Nie dostrzegają powiązań środowiska z globalną gospodarką ani tego, że jej struktura wymusza na nas nieustanny rozwój. Jeśli firmy chcą przetrwać, muszą nieprzerwanie się rozrastać i generować coraz większe zyski. Tylko tak zdołają się utrzymać. Doktryna nieograniczonego wzrostu jest jednak zgubna i prowadzi do katastrofy. Większość ekspertów analizuje kwestie dotyczące wyłącznie ich specjalizacji. Oglądają wąski wycinek rzeczywistości i nie dostrzegają szerszych problemów. Większość instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami opiera się na utartych założeniach politycznych. Są one jednak nieaktualne i wysoce wątpliwe. Do rozpowszechnienia tej postawy przyczynili się dwaj wpływowi myśliciele: Samuel Huntington i Francis Fukuyama. Huntington wykładał na Harvardzie. Był politologiem i wieloletnim doradcą amerykańskich prezydentów, między innymi Lyndona Johnsona w czasie wojny w Wietnamie. Rozgłos zdobył w latach 90. ubiegłego wieku, publikując książkę Zderzenie cywilizacji. Przewidywał, że przyszłe konflikty będą rozgrywały się głównie między największymi cywilizacjami, islamem i zachodem, a główną ich przyczyną będą różnice kulturowe. Francis Fukuyama kierował zespołem politycznym w Departamencie Stanu.
napisał książkę Koniec historii, w której wskazywał, iż po upadku komunizmu na świecie zabrakło alternatywy dla modelu neoliberalnej polityki i gospodarki. Jego zdaniem liberalne ustroje demokratyczne oraz wolny rynek zatriumfowały. Nie było dla nich konkurencji. Poglądy głoszone przez Huntingtona i Fukuyamę sprowadzały się w skrócie do tego, że obecny system polityczny i gospodarczy jest najlepszym ze znanych człowiekowi, a towarzysząca mu przemoc wynika z konfliktów z innymi cywilizacjami, takimi jak kultura islamu. Jeśli ktoś tak uważa i uznaje wojnę z terroryzmem za wydaną szalonym barbarzyńcom, którzy nienawidzą naszego stylu życia i towarzyszącej mu wolności, nie dostrzega systemowej genezy tego konfliktu. Kiedy więc politycy dyskutują o ociepleniu klimatu, rosnących cenach ropy, kryzysie gospodarczym i produkcji żywności, rozpatrują te problemy niezależnie od siebie. Nie rozumieją, iż są one przyczynkiem do upadku całego globalnego systemu. Właśnie przez takie wąskie, ograniczone myślenie nie potrafimy podjąć odpowiednich działań. System wymaga głębokich zmian, a nie tylko kosmetycznych poprawek. Przede wszystkim należy przyjrzeć się poszczególnym problemom, zrozumieć ich istotę i dostrzec, że wszystkie są ze sobą powiązane. W ciągu najbliższej dekady przekonamy się, że zmiana klimatu jest przesądzona. Analiza danych i naukowych opracowań nie pozostawia złudzeń. Globalne ocieplenie jest faktem. Większość badaczy zgodnie wiąże to zjawisko z emisją spalin paliw kopalnych i moim zdaniem słusznie. Przeanalizowałem też prace autorów sugerujących, że globalne ocieplenie jest procesem naturalnym, zależnym od aktywności Słońca i cyklicznie powtarzającym się w dziejach Ziemi. Doszedłem do wniosku, że te wytłumaczenia, choć niewątpliwie istotne, nie wyjaśniają nasilenia zachodzących zmian. Niepokoi mnie ich tempo i możliwe zagrożenia dla cywilizacji, jakie ze sobą niosą. Politycy postanowili zredukować ilość gazów cieplarnianych w atmosferze do 0,45 promila. Oznacza to wzrost średniej temperatury powietrza o 2 stopnie Celsjusza do 2050 roku. Utrzymując emisję gazów na tym poziomie, unikniemy najgorszych skutków efektu cieplarnianego. Niestety ten scenariusz jest mało prawdopodobny. Pożar! W ostatnich latach uzyskaliśmy wiele nowych informacji. Między innymi dzięki badaniom Jamesa Hansena, szefa Departamentu NASA do spraw klimatologii. Jego zdaniem dopuszczalny limit gazów cieplarnianych w atmosferze nie powinien przekraczać 0,35 promila. W przeciwnym wypadku średnia globalna temperatura powietrza na Ziemi wzrośnie o 1 stopień Celsjusza. Doprowadzi to do znaczących zmian w poszczególnych ekosystemach, które, choć same w sobie mogą okazać się korzystne, to pociągną za sobą kolejne zmiany o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Nastąpi niemożliwa do powstrzymania ani odwrócenia niszczycielska reakcja łańcuchowa. Niewiele brakowało.
Miałeś szczęście. Niestety katastrofa jest już blisko. Globalna średnia temperatura powietrza wzrosła o 0,7 stopnia Celsjusza. To anomalia nie mieszcząca się w cyklu tysiącletnich naturalnych wahań średniej temperatury. Obecny wskaźnik koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze wynosi 0,44 promila, czyli więcej niż sugerowany przez Hansena limit. Jeśli zaś chodzi o emisję samych gazów, dawno już przekroczyliśmy krytyczny poziom. Znasz nasze zawołanie? Czujny, ostrożny, żywy. Niestety skuteczne działania rządów oraz instytucji międzynarodowych są hamowane przez podświadome przekonanie, że gospodarka neoliberalna jest najdoskonalszym systemem ekonomicznym. Przy takim założeniu ocieplenie klimatu nie wydaje się istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie społeczeństw. Zamiast więc postulować zmianę zasad rządzących relacjami społecznymi, skłaniamy się ku jeszcze bardziej neoliberalnemu kapitalizmowi. Najlepszym przykładem jest handel emisjami zanieczyszczeń. Duże przedsiębiorstwo wytwarzające znaczne ilości gazów cieplarnianych kupuje firmę w Chinach, gdzie nie dba się o ekologię, a zyski są spore. Przy okazji tej transakcji przedsiębiorstwo kupuje też kredyty węglowe. Jeden kredyt odpowiada emisji tony dwutlenku węgla. Dzięki znacznemu nadmiarowi kredytów firma może twierdzić, że zdołała znacząco obniżyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Kierownictwo ma się więc czym chwalić w raportach i nazywać przedsiębiorstwo przyjaznym środowisku. Tymczasem w rzeczywistości są to tylko pozory. Przedsiębiorstwo i kupiona przez nie chińska firma dalej zanieczyszczają środowisko, tyle że w Chinach. Korzystają przy tym przez cały czas z etykiety zielonego koncernu. Podobne praktyki nie są niczym nowym. Prawdziwym problemem są powiązania między ociepleniem klimatu, naszą zależnością od paliw kopalnych oraz interesami firm i państw kontrolujących złoża ropy, gazu i węgla. Globalna neoliberalna polityka gospodarcza chroni interesy owych państw i firm, a także napędza konsumpcję. Which plugs us into that system and keeps it chugging along. Wszystko to sprawia, że nieubłaganie zmierzamy w kierunku katastrofy ekologicznej. Jeśli chcemy skutecznie zaradzić zmianom klimatycznym, musimy zrozumieć istotę naszej zależności od paliw kopalnych. Świeżo upieczony kierowca Alan jedzie przodem. Za nim ruszają Frank i Betty. Co za piękny letni dzień. Osiągnęliśmy szczyt wydobycia ropy. Światowa gospodarka jest od niej uzależniona, ale czasy taniego surowca się kończą. Jego masowe wydobycie sprawiło, że złoża się skurczyły, a eksploatacja nowych pokładów jest coraz trudniejsza, co przekłada się na spadek wydobycia. Pytanie, kiedy produkcja ropy zacznie drastycznie maleć i jak wpłynie to na losy cywilizacji? Przeanalizowałem sprawozdania składane przez koncerny paliwowe i doszedłem do wniosku, że szczyt wydobycia ropy naftowej osiągnęliśmy już w 2005 roku. Najlepiej widać to w raportach przekazanych przez British Petroleum. Firma co roku twierdzi, że szczyt wydobycia osiągniemy dopiero za 40 lat i nie ma się czym martwić.
Ale dane dostarczone przez koncern w 2010 roku potwierdzają, iż wydobycie ropy rosło do 2004. Później zatrzymało się. W latach 2005-2008 utrzymywało na tym samym poziomie, a potem zaczęło spadać. To sytuacja bez precedensu. Wygląda na to, że przekroczyliśmy Rubikon. Osiągnęliśmy szczyt wydobycia ropy, choć nie oznacza to, że jej nam brakuje. Złoża są jeszcze duże. Niestety wzrośnie jej cena. A wraz z nią w górę pójdą koszty życia. Młodych ludzi stać dziś właściwie na wszystko. Czy oznacza to spadek stopy życiowej? Do pewnego stopnia tak, ale nie będzie on bardzo drastyczny. Nie nastąpi także koniec świata. Skończy się za to cywilizacja przemysłowa oparta na nieograniczonym wzroście i kompletnym braku poszanowania dla środowiska naturalnego. Nasza cywilizacja musi ewoluować, inaczej nie przetrwa nadchodzących zmian i albo runie z hukiem, albo powoli zacznie chylić się ku upadkowi, co może jednak przynieść także pozytywne skutki. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy patrzymy w przyszłość z nadzieją czy z przerażeniem, będziemy świadkami wielkich zmian. Jeśli jednak pragniemy, by były one zmianami na lepsze, musimy rozpatrywać obecne problemy systemowo, zrozumieć związek między ociepleniem klimatu a kurczeniem się zasobów ropy oraz to, jak przekłada się on na społeczeństwo. Najbardziej ucierpi sektor produkcji żywności. Supermarket. Symbol wysokiej stopy życiowej. Produkty docierają tu z farm i ranch bez względu na odległość i porę roku. Są płodami nowoczesnego rolnictwa. Zmiana klimatu i niedobór energii się zazębiają. Z ich powodu już wkrótce stracimy zdolność do utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji żywności, jeżeli w porę nie wprowadzimy drastycznych zmian. Z jednej strony mamy globalne ocieplenie. Anomalie pogodowe, takie jak susze i powodzie, będą prowadziły do klęsk urodzaju w niektórych regionach globu, co przełoży się na spadek światowej produkcji żywności. Drugi problem to surowce energetyczne. Rolnictwo jest uzależnione od ropy naftowej. Wykorzystuje ropopochodne nawozy i pestycydy. Jeśli zasoby surowców się skurczą, rolnictwo nie zdoła zaspokoić potrzeb mieszkańców Ziemi. Podłożem problemu są jednak nie tylko zmiany klimatyczne i wydobycie ropy, ale też sama natura systemu, który potrzebuje coraz więcej surowców, aby nieustannie podnosić produkcję. Dzieje się tak nie po to, by zaspokoić potrzeby konsumentów, lecz żeby osiągnąć wyznaczone cele sprzedażowe. Firm spożywczych nie obchodzi dobro środowiska naturalnego ani jakość życia konsumentów. Liczy się tylko produkcja jak największej masy żywności i jej sprzedaż. Koncerny te zaopatrują głównie mieszkańców półkuli północnej. Próbują nakręcić popyt i zmaksymalizować zyski. W rezultacie coraz więcej żyznych ziem zostaje wyjałowionych. Uprawa na skalę przemysłową prowadzi do ich degradacji. Dzieje się to w takim stopniu, że gleba nie ma szans się zregenerować. Produkty trafiające na nasze stoły są świeże dzięki nowoczesnym metodom zbierania i dystrybucji plonów.
Międzynarodowy system dystrybucji żywności przypomina piramidę. Większość mieszkańców słabiej rozwiniętych krajów pracuje jako robotnicy rolni na polach i pastwiskach należących do agrokorporacji. Produkowana przez nich żywność trafia do bogatych państw na zachodzie, gdzie kosztuje grosze. A co jedzą robotnicy? Kupują drogie jedzenie z zachodu, na które ich nie stać. Na skutek nierówności gospodarczej, degradacji gleb, eksploatowanych na przemysłową skalę, spadku wydobycia ropy, ocieplenia klimatu i wyniszczenia środowiska, w ciągu najbliższej dekady wzrosną ceny podstawowych zbóż, takich jak kukurydza i pszenica. W rezultacie jeszcze więcej mieszkańców słabiej rozwiniętych krajów będzie cierpieć niedożywienie i głód. Z czasem problem ten dotknie również Zachód. Nadeszła chwila, na którą od dawna czekali. Biegną radośni jak skowronki. Pierwszy rydel jest jak ceremonia. To najżyźniejsza ziemia na świecie, nasza ziemia. Zasadnicze pytanie brzmi, do kogo należy ziemia? Kto nadzoruje surowce? Wszystkie zasoby potrzebne do pracy przemysłu znajdują się w rękach zaledwie 1% populacji. Reszta z nas nie ma nic. Ta struktura własności musi się zmienić. Inaczej nie rozwiążemy problemów nieograniczonego wzrostu gospodarki, rabunkowej eksploatacji złóż oraz opartej na wyzysku produkcji żywności. Nasz los jest w naszych rękach. Tu nie chodzi o walkę ludzkości z potężnymi korporacjami. Wszystkich nas czeka ponura przyszłość, choć na razie tego nie dostrzegamy. Nazywam się Money. Doradzam w sprawach finansów. Znowu tu jesteśmy. Dzień dobry. Witaj, John. Jak się masz, Judy? Świetnie. Pamiętacie naszą maszynę? Oczywiście. Czego dziś nas nauczy? Zaraz się przekonacie. Jedną ze sfer, w których jak w soczewce skupiają się skutki poszczególnych kryzysów, jest recesja gospodarcza. Łatwy dostęp do bogatych złóż paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stałego wzrostu gospodarczego oraz energetycznej samowystarczalności. Zależność ta nie mieści się w ramach teorii neoliberalizmu gospodarczego, która analizuje wszystkie czynniki oddzielnie i nie dostrzega ścisłego powiązania gospodarki ze środowiskiem naturalnym i złożami paliw. System bankowy opiera się na systemie rezerw częściowych. Polega on na założeniu, że deponujemy w banku nasze aktywa rezerwowe, a w zamian możemy pożyczać ich wielokrotność w postaci pieniędzy. Przyjmijmy, że wpłaciłem 1 funta. Mogę teraz pożyczyć 8 do 10 razy więcej niż faktycznie posiadam. Jednak w latach 90. uznano, że to za mało. Szukano sposobu pozwalającego pożyczać i zarabiać jeszcze więcej. Wprowadzono modele oceny ryzyka, na podstawie których banki szacowały prawdopodobieństwo niewypłacalności klienta. Jeśli analiza wypadała pomyślnie, mogły pożyczyć mu nawet 1000 razy więcej niż wynosiły zgromadzone przez niego rezerwy. Z punktu widzenia zainteresowanych system był bardzo opłacalny, bo nie wymagał od nich żadnej formy produkcji.
Nie musieli niczego wytwarzać ani świadczyć usług. Wystarczyło, że pożyczą pieniądze komuś, kto zajmuje się produkcją lub usługami i odnotowuje zyski. Im więcej mu się pożyczało, tym większe spłacał odsetki. Oczywiście taki system musiał w końcu runąć, bo gospodarka światowa jest układem zamkniętym. A skąd wziąć pieniądze, których nie ma w systemie? Żeby spłacić wierzycieli, trzeba się zapożyczyć, a to z kolei wymaga zwiększenia produkcji, co przekłada się na dalszą eksploatację środowiska. W rezultacie system jeszcze bardziej napędza wzrost gospodarki. Kredyt ułatwia zakup dóbr podnoszących poziom życia. Też chciałbym je mieć. Da mi pan kredyt? Na kredyt trzeba zarobić. Nie rozumiem, w jaki sposób? Wybierz kolejny kanał i się przekonam. W latach 90. banki bez umiaru pożyczały pieniądze. Najwięcej zarabiały na kredytach hipotecznych. Świadomie udzielały pożyczek osobom niezdolnym do ich spłaty. Jest pan wiarygodnym klientem. Dobrze, że pan tak myśli. Proszę podpisać tutaj. Następnie sprzedawały dalej udzielone już kredyty hipoteczne, reklamując je jako bezpieczne do inwestowania produkty finansowe. Klientom mówiono, że zostały ubezpieczone na wypadek niewywiązania się z należności przez kredytobiorcę. Nikt więc nie ryzykował. Ale w rzeczywistości ubezpieczyciel nie miał kapitału na wypłatę odszkodowań. Powstała bańka spekulacyjna. Spuchła do 1,2 kwadryliona, czyli 1000 trylionów dolarów. Tymczasem światowa gospodarka warta jest najwyżej 60 trylionów dolarów. Dysproporcja między rzeczywistością, saldem kupna i sprzedaży, a ich wirtualnym finansowaniem była ogromna. W latach 2005-2008 rozmiar bańki był już ściśle powiązany z wydobyciem surowców kopalnych. W prawdziwym świecie istnieją ograniczenia, których nie da się ominąć. W 2008 roku, gdy zaczęło brakować ropy, a popyt na nią wciąż rósł, bańka pękła. Ceny gwałtownie poszybowały. Wzrosła inflacja, jedzenie zdrożało, podobnie koszty życia. Drożejąca ropa windowała ceny towarów i usług. Wielu ludzi straciło zdolność do spłacania rat kredytowych za domy. Kredyty hipoteczne z kolei w znacznym stopniu napędzały wzrost gospodarki. Gdy zabrakło pieniędzy, domek z kart runął. Wydanie krajowe wiadomości BBC. Minęła 20. Sir John Ingram ostrzegał wczoraj Brytyjczyków, że w przyszłości czekają ich dalsze cięcia wywołane kryzysem. Podkreślił konieczność wprowadzenia polityki zaciskania pasa i zaapelował o zachowanie optymizmu. Rządy nie próbują jednak zreformować systemu. Swoimi działaniami jedynie go umacniają i jeszcze bardziej centralizują. Kto pierwszy odczuł skutki recesji? Zwykli konsumenci. Szarzy podatnicy, z których pieniędzy rządy pokryły długi niewypłacalnych banków. Wskutek tego doszło do scentralizowania władzy banków. Państwa wpompowały w system bankowy ogromne pieniądze na pokrycie długów, ale odpływ tych środków z gospodarki tylko pogorszył sytuację. Ograniczył zdolność działania firm, które rzeczywiście coś produkowały, i doprowadził je do bankructwa. Upadające firmy pociągnęły za sobą następne, jeszcze bardziej dławiąc gospodarkę. Gdy mniejsze firmy padały, duże korporacje, a zwłaszcza zasilone dotacjami rządowymi banki, zaczęły wykupywać przedsiębiorstwa. Nastąpiła dalsza koncentracja własności.
W sobotnie wieczory wszyscy się bawią. Ty też powinieneś do nas dołączyć. Działania władz nie rozwiązują problemu, bo politycy wyznają neoliberalną zasadę wolnego rynku. Według niej państwa powinny jak najmniej ingerować w gospodarkę, a rynki mają pozostać otwarte, dając pełną swobodę inwestorom. Przyczyną rozdźwięku między ideą wolnego rynku a realnym demokratycznym światem jest odmienna koncepcja funkcjonowania obu systemów. Wybieramy polityków, by dbali o sprawne funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przez podejmowanie korzystnych decyzji dla dobra ogółu. Idea wolnego rynku sprowadza się z kolei do takiego modelu gospodarki, w którym państwo nie odgrywa żadnej roli. Pozbawia on polityków wpływu na decyzje ekonomiczne i zawierane transakcje, umiejscawiając gospodarkę poza wszelką społeczną kontrolą. Znowu. Ale bałagan. Omówiliśmy zagadnienia zmiany klimatu, braku ropy, niedostatecznej produkcji żywności i kryzysu gospodarczego. Wiemy już, jak zjawiska te wzajemnie się przenikają, pogłębiane przez neoliberalny kapitalizm. Przyjrzyjmy się teraz wojnie z terroryzmem. Spełniły się przepowiednie Samuela Huntingtona o zderzeniu cywilizacji. Międzynarodowy terroryzm uznaje się często za owoc kultury islamu i formy walki z kulturą Zachodu. Bywa też traktowany jako przejaw buntu muzułmanów, którzy, choć żyją na Zachodzie, nie akceptują jego praw i obyczajów i chcą je zniszczyć. To oczywiście duże uproszczenie, ale ogólnie rzecz biorąc, tak postrzegany jest terroryzm. Kiedy jednak przyjrzeć się uważnie strukturze finansowania międzynarodowych siatek terrorystycznych powiązanych z Al-Kaidą, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Wiele organizacji otrzymuje pieniądze z krajów na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej, między innymi z Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. Kolejnym ciekawym, aczkolwiek mało znanym faktem jest rola państw Zachodu w tych relacjach oraz jej powody. Przede wszystkim musimy pamiętać, jak ważny dla społeczności międzynarodowej jest dostęp do złóż paliw kopalnych. Przemysł, rolnictwo i sektor energetyczny potrzebują konkretnych surowców. Niestety większość zasobów znajduje się na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Aby zapewnić sobie do nich łatwy i pewny dostęp, zachodnie rządy współpracowały z tamtejszymi niezwykle brutalnymi reżimami, na przykład z sułtanem Arabii Saudyjskiej. W zamian otrzymywały tanią ropę i gaz na preferencyjnych warunkach. Jednym z elementów współpracy było także militarne, konsekwentne wspieranie reżimów. Wiemy na pewno, że państwa te sponsorują terrorystów. Pojawia się więc pytanie, czy nadal powinniśmy utrzymywać z nimi kontakty. Sęk w tym, że robimy o wiele więcej. Aby zagwarantować sobie kontrolę nad złożami surowców, a potem jeszcze ją umocnić, sami pośrednio sponsorujemy organizacje terrorystyczne.
Świadomie wykorzystujemy je jako najemników destabilizujących sytuację polityczną w strategicznych dla nas regionach. Wszędzie tam, gdzie biegną szlaki przesyłowe energii lub znajdują się duże złoża surowców. Podobną politykę prowadzimy na całym świecie. Jednym z najjaskrawszych jej przykładów jest Afganistan w okresie zimnej wojny. Stany Zjednoczone finansowały Osamę Bin Ladena i jego mujahedinów, aby ci szkodzili Związkowi Radzieckiemu pod pretekstem walki z komunizmem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Afganistan leży w miejscu o ogromnym znaczeniu geostrategicznym. Eksperci od dawna to podkreślają. Jednym z najbardziej wpływowych jest Zbigniew Brzeziński, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego za prezydentury Cartera, a ostatnio nieoficjalny doradca prezydenta Obamy. W swojej książce Wielka Szachownica Brzeziński tłumaczy znaczenie Afganistanu dla całego regionu. Utrzymanie kontroli nad Eurazją ma z kolei decydujący wpływ na światową hegemonię USA. Brzeziński był współautorem pomysłu wykorzystania mujahedinów do wypędzenia Rosjan z Afganistanu. Obecność Sowietów zagrażała amerykańskiej dominacji w regionie. Podjęliśmy ryzyko. Przetarliśmy szlak. Otworzyliśmy amerykańskim firmom drogę na Bliski Wschód. Eksploatując tamtejsze złoża, przyczynią się do poprawy życia mieszkańców całego świata. Zachód wykorzystywał te grupy w walce o swoje własne geopolityczne interesy. Dlatego między innymi sponsorował talibów w latach 90. Ich rządy w Afganistanie miały zapewnić spokój potrzebny do budowy w tym kraju wielkiego rurociągu z Azji Środkowej. Instalacja zapewniłaby dostęp do słabo eksploatowanych wówczas złóż ropy i gazu pod Morzem Kaspijskim. Rurociąg biegłby przez Pakistan, omijał Rosję, Iran i dostarczał surowiec na zachodnie rynki. Jednak pod koniec 2000 roku rząd amerykański zaczął powątpiewać w realność tego planu. Talibowie toczyli wojnę domową z Sojuszem Północnym, a konflikt był daleki od zakończenia. Dlatego w latach 2000-2001 amerykańscy wysłannicy wielokrotnie spotykali się z reprezentantami talibów. Namawiali ich do zawarcia rozejmu z Sojuszem Północnym, a następnie stworzenia wspólnego rządu. W zamian kraj otrzymałby międzynarodową pomoc, a Amerykanie dokończyliby budowę rurociągu. Talibowie odmówili. Odparli, że to oni są prawomocnym rządem Afganistanu i nie wejdą w żadną koalicję. Kolejne spotkanie odbyło się 3 miesiące przed zamachami z 11 września. Talibów reprezentował minister spraw zagranicznych Pakistanu, Niaz Naib. Według niego Amerykanie zagrozili, iż jeśli talibowie nie dogadają się z Sojuszem Północnym, to USA podejmą przeciw nim akcję zbrojną. Uderzenie miało nastąpić w połowie października, czyli dokładnie wtedy, gdy wybuchła wojna w Afganistanie. Talibom dano wybór: władza i zaszczyty albo wojna i śmierć. Konflikt nie był więc częścią wojny z terroryzmem. Nie jest nawet bezpośrednią konsekwencją zamachów z 11 września. Operację zaplanowano już wcześniej. Terroryści posłużyli jedynie za pretekst. Nie chodziło o walkę z nimi, ale o dostęp do zasobów. Walki w Afganistanie są coraz bardziej zacięte. Brytyjczycy i Amerykanie próbują wyprzeć talibów z południa kraju, czyli z terenów, przez które miał przebiegać rurociąg. Nie ulega wątpliwości, że terroryzm jest produktem naszego systemu polityczno-gospodarczego i jako taki stanowi jego integralną część. That terrorism has become integral to the way the system works.
usprawiedliwia militarystyczną politykę Zachodu i uchwalanie coraz bardziej drakońskich praw godzących w wolność obywatelską. Podsumowując, mamy do czynienia z kilkoma przenikającymi się kryzysami: klimatycznym, energetycznym, żywnościowym, gospodarczym i terrorystycznym. Wszystkie się nasilają. Mimo to nie próbujemy walczyć z ich przyczynami. Wiele jest pochodną wewnętrznej i zagranicznej polityki poszczególnych państw Zachodu. Rządy wolą rozwijać potęgę militarną i dzięki niej, pod pretekstem walki z terroryzmem, utrzymać nierówną globalną strukturę gospodarczą. Podobne zjawisko występuje w polityce krajowej. Władze wprowadzają kolejne ustawy, które ograniczają wolność, pozwalają szpiegować, podglądać i kontrolować obywateli oraz zdusić w zarodku wszelkie przejawy niezadowolenia. Analiza dokumentów opisujących doktryny obronne Wielkiej Brytanii, państw Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych jasno wskazują na to, że ich autorzy, wojskowi, opracowując plany obronne, zdają sobie sprawę z istnienia części tych kryzysów. Dostrzegają problem globalnego ocieplenia i uprzedzają, że wkrótce stanie się ono poważną bolączką. Poruszają kwestie niedoboru surowców naturalnych, braku wody i niepokojów społecznych. Pamiętajmy, że autorzy tych dokumentów są pracownikami armii. Nie należą do żadnej z grup interesów. Płaci im się za analizowanie zagrożeń. Militaryzacja świata jest przejawem bardzo wąskiej i krótkowzrocznej polityki, u której podłoża leżą neoliberalne przekonania, iż obecny system gospodarczo-polityczny jest najlepszy z możliwych. Kiedy więc patrzy się na świat z takiej perspektywy i przyjmuje się wojskowy sposób myślenia, nakazujący bronić społeczeństwa przed każdym zagrożeniem, jedyną odpowiedzią, jaka przychodzi decydentom do głowy, jest akcja zbrojna, mimo że przemoc nie rozwiąże problemu. Wojna nie uzdrowi gospodarki, nie zatrzyma topnienia lodowców ani kurczenia się zasobów ropy. Ale wojskowi specjaliści od obrony zawsze zaproponują rozwiązanie siłowe, bo tylko tak je znają. Jest 11:10. Tu program obrony cywilnej. Proszę nie regulować odbiorników. W 2004 roku brytyjski parlament przyjął ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Nowe przepisy dają rządowi daleko idące prerogatywy, z których może skorzystać, jeśli kraj znajdzie się w niebezpieczeństwie. W obliczu zagrożenia władze mogą ogłosić stan wyjątkowy. Mają prawo rekwirować własność, powoływać sądy doraźne, działające poza oficjalnym systemem sprawiedliwości. Mogą anulować wybory, wprowadzić godzinę policyjną i ograniczyć swobodę podróżowania oraz poruszania się. Mogą otoczyć kordonem całe obszary, zamykając do nich dostęp. Mogą też aresztować obywateli i przetrzymywać ich w więzieniach, jak długo zechcą. Ustawa toruje drogę rządom autorytarnym i zagraża demokracji. Działania zmierzające do wzmocnienia władzy przy równoczesnym ograniczaniu swobód obywatelskich, praw człowieka i godności jednostki to reakcja na fakt, że rządy już nie panują nad sytuacją. Władze chcą utrzymać ład,
status quo i dotychczasowy układ sił. Zamiast leczyć przyczyny, walczą z objawami choroby. Sytuacja będzie się pogarszała, bo systemowe powody kryzysu nie zniknęły. Wciąż się przenikają i eskalują. Kryzysy są symptomem zmian zachodzących w naszej cywilizacji. Zmienia się jej struktura społeczna, polityczna, gospodarcza i kulturowa. Najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, brzmi: co dalej? Jak będzie wyglądał świat nękany deficytem surowców kopalnych? Nasza cywilizacja nie może rozrastać się bez końca. Jeśli naprawdę chcemy położyć kres omawianym przeze mnie kryzysom, musimy zmienić sposób myślenia. Spojrzeć inaczej na siebie jako na gatunek, zmienić relacje międzyludzkie i stosunek do środowiska. Zerwać z filozofią, która zdominowała nasze myślenie i wymusza na nas nieustanny rozwój. U jej podstaw leży pogląd głoszący, że kondycja gospodarki światowej ściśle zależy od coraz to większej konsumpcji dóbr materialnych oraz od ich nieprzerwanie rosnącej produkcji. Czy zatem mamy porzucić koncepcję ciągłego rozwoju? Zdecydowanie powinniśmy zaprzestać dążeń do nieograniczonego wzrostu gospodarczego. Musimy jednak dalej rozwijać się społecznie, a także na nowo zdefiniować sens tego postępu. Określić, co dokładnie ma on oznaczać. Zamiast charakteryzować go za pomocą wskaźników dotyczących produkcji i konsumpcji, sprawmy, by jego wyznacznikiem był stopień zaspokajania podstawowych potrzeb ludności. Nawet najbardziej oszałamiający postęp techniczny pozostanie bez znaczenia, jeśli wszyscy ludzie na świecie nie będą mieli dostępu do czystej wody i edukacji. Nie nauczą się czytać i pisać. Człowiek powinien żyć w duchowej równowadze, przynależeć do wspólnoty i mieć szansę na założenie własnej rodziny. Wzrost produkcji, rozwój gospodarki czy konsumpcja to jedynie środki do osiągnięcia tego celu. Wartości czysto materialne nie powinny być celem samym w sobie. Pora pogodzić się z faktem, że dynamiczny i nieskrępowany dotąd rozwój gospodarki zawdzięczamy wyłącznie obfitości złóż paliw kopalnych. Jest wiele alternatyw dla węgla, ropy i gazu. Energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna. Przejście na odnawialne źródła energii nie będzie możliwe, jeśli nie zrozumiemy, że trzeba najpierw zainwestować w rozwój lokalnych elektrowni i społeczności. Po drugie, należy ograniczyć konsumpcję oraz zużycie zasobów naturalnych, a tym samym wyniszczanie środowiska. Zielona energia wymusi na nas zmianę polityki gospodarczej. Sprawi za to, że zmienimy sposób życia i gospodarowania. Zaczniemy w większym stopniu dbać o Ziemię i jej środowisko naturalne. Uderza w mroku i niespodziewanie, pozbawiając życia nieświadomych, nieprzygotowanych i nieostrożnych. Nikt przy zdrowych zmysłach świadomie nie narazi się na działanie jej jadu. Żaden inteligentny człowiek nie zbliży się na tyle, by znaleźć się w jej zasięgu. A jednak młodzi ludzie igrają z trucizną równie zabójczą jak jad kobry. Absolutnym minimum działań, jakie musimy podjąć,
jest zmiana sposobu patrzenia na sektor bankowy. Powinniśmy traktować go inaczej. Pora oddzielić spekulacyjną działalność banków na giełdach i wirtualną, kreatywną księgowość od bankowości detalicznej, której zwykli ludzie z ulicy powierzają całe swoje oszczędności. Ludzie muszą wiedzieć, że pieniądze ulokowane na kontach osobistych, w lokatach czy obligacjach należą wyłącznie do nich i żaden bank nie podejmie jakichkolwiek działań, które mogłyby zagrozić tym środkom. Po drugie, trzeba przemyśleć sposób kreacji pieniądza. Budowanie kapitału na odsetkach nie wypaliło. Wytworzyło za to samonakręcającą się spiralę zadłużenia, którego nie da się spłacić. Doprowadziło do cyklicznie powtarzających się kryzysów gospodarczych. Trzeba zatem zastanowić się nad nowym kształtem systemu bankowego i nowymi sposobami kreacji pieniądza. Pomyśleć, jakie miejsce powinny zająć w nim społeczności. Czas wreszcie rozważyć nową formę pieniądza, poszukać nowych środków wymiany płatniczej, bardziej przystających do realnego świata. Jednym z najważniejszych problemów strukturalnych pozostaje jednak to, iż znaczna część populacji Ziemi została wywłaszczona. Mówiąc o wywłaszczeniu, mam na myśli sytuację, w której ludność nie posiada praw własności do ziemi i surowców naturalnych, albo odmawia jej się do nich dostępu. Ten stan rzeczy doprowadził do wielu negatywnych zjawisk, między innymi do głodu i skrajnej nędzy, jakie zapanowały w wielu regionach świata. Dlatego trzeba podjąć działania, które zmienią strukturę własności ziemi na świecie. Bez dostępu do ziemi uprawnej, lokalne społeczności nie będą mogły produkować pożywienia, a to oznacza, że zaczną głodować. Gdy zabraknie ropy, szlaki zaopatrzeniowe zostaną przerwane bądź znacznie skrócone. Stracimy zdolność do dystrybuowania żywności na obecną skalę. Przemysł rolniczy upadnie. Dlatego już dziś trzeba zaprowadzić nowe formy organizacji społecznej, które zapewnią społeczeństwom otwarty dostęp do ziemi i surowców. Osiągnąć to wszystko można jedynie poprzez dialog. Nie znam odpowiedzi na każde pytanie, ani nie mam gotowego planu działania. Ale wspólnymi siłami na pewno znajdziemy sposób. Realizacja. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Studio Publishing. Tekst Witold Buchwald. Czytał Marek Lelek.